zakończyły się prace budowlano-remontowo-konserwatorskie przy kaplicy cmentarnej w Kościelcu. Całość robót wykonała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Arcadia Concept pod czujnym okiem konserwatorów zabytków z Torunia i Konina. O zakresie wykonanych prac opowie nam proboszcz kościeleckiej parafii, ksiądz dziekan Aleksander Rybczyński. Pod koniec czerwca tego roku zostały zakończone prace przy zabytkowej neogotyckiej kaplicy cmentarnej na naszym cmentarzu w Kościelcu. Wcześniej jeszcze, w czasie trwania pandemii, nakładem środków naszej parafii w kwocie 105 tysięcy i dotacji naszej gminy Kościelec 30 tysięcy złotych został położony nowy dach i odrestaurowana wieża na kaplicy cmentarnej. W tym roku zostały przeprowadzone gruntowne prace przy renowacji całości zewnętrznej strony kaplicy cmentarnej Krojców, polegające na wymianie i uzupełnieniu wszystkich fug, tak samo zniszczonych cegieł, odrestaurowaniu i oczyszczeniu fundamentów tej kaplicy, tak samo i odwodnieniu, odprowadzeniu wody, odwilgoceniu murów i wstawione, odrestaurowane piękne drzwi wejściowe do kaplicy, także do krypty. Dzięki temu, że pozyskaliśmy fundusze z Ładu Polskiego w kwocie 1 000 000 zł i dotacji naszej gminy z tego roku i z tamtego roku łącznie w kwocie 50 tysięcy złotych, zdołaliśmy pięknie odrestaurować ten obiekt, który będzie od 1 listopada służył naszej parafii i przeznaczymy go do użytku liturgicznego. Pozostanie jeszcze do odrestaurowania wnętrze kaplicy. Myślę, że w jakimś czasie także pozyskamy środki finansowe z urzędów państwowych, by odnowić polichromię tej pięknej, zabytkowej kaplicy. Myślę, że też od 1 lipca tego roku rozpoczną się prace przy budowie kolejnych chodników na cmentarzu. Były zaplanowane 2 długie, 1 krótszy na środku cmentarza, ale myślę, że środków parafialnych jeszcze zrobimy chodniki wokół kaplicy, żeby zakończyć tę zewnętrzną stronę tego obiektu, żeby był piękny i po prostu był radością nie tylko parafian parafii Kościelec, ale przede wszystkim tych wszystkich, którzy tutaj przychodzą na groby swoich bliskich, by także oni mogli spojrzeć na ten obiekt i zachwycać się pięknem tej kaplicy. W tym miejscu chciałbym podziękować serdecznie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten obiekt został odrestaurowany, że został wpisany do rejestru ogólnopolskich, bo do tej pory był tylko w ewidencji spisu obiektów naszej gminy. Dziękuję w tym momencie przede wszystkim panu senatorowi Leszkowi Galębie i naszemu wójtowi Dariuszowi Ostrowskiemu, którzy czuwali, by ten obiekt został odrestaurowany. Oby księdzu dziekanowi udało się pozyskać należyte środki, bowiem wnętrzu kaplicy też przydałaby się renowacja.